Cześć wszystkim, Marek z tej strony, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Space Engineers. Lecę właśnie na Hearthstone'a, ponieważ zrobimy sobie dzisiaj troszkę zadań najemniczych oraz łowców nagród. Pomyślałem, że będzie to ciekawa rozgrzewka. Udało mi się mojego tytana troszkę uzbroić, udało mi się wstawić do niego troszkę lepsze działa i tak wydaje mi się, że już nieco lepiej panuje nad tym, jak się to obsługuje. I spróbujemy... Ale przecięło. Ale muszę przyznać, że efekty specjalne są super w tej grze. Robią ogromne wrażenie. W ogóle zobaczcie, jak fajnie wygląda to zachodzące słońce. Nie jestem niestety dzisiaj w dobrym humorze. Nagrywam to w niedzielę koło północy między niedzielą a poniedziałkiem. I w niedzielę rano włączyłem sobie przed wyjściem do rodziców na godzinkę grę, żeby sobie trochę pozbierać materiałów górniczych, nie, za pomocą statku górniczego. I jak wróciłem od rodziców po południu, to włączyłem sobie tutaj Moby Glass, patrzę i coś tutaj, ta kwota, co tutaj jest, nie, to tutaj nie ma czwórki na początku. Tak, zniknęły mi 4 miliony. Tak po prostu. I jak sobie wszedłem tutaj w czat, widzicie, pod F12 jest czat. Jak sobie wszedłem w ten czat, tutaj możemy sobie zobaczyć jego historię, o, Global Chat, to widziałem, że tutaj ludzie skarżyli się, że im też poznikały 4 miliony albo 2 miliony i tak dalej. Także nie jestem jedyny, to jakiś dzisiaj po prostu był pechowy dzień i się wszystko roztegowało. Także a planowałem sobie kupić duży statek i chciałem się nim w dzisiejszym odcinku wam pochwalić, jaki jestem fajny, że mnie stać na taki statek. No i niestety nie wyszło. Dobra, zobaczmy, jakie ciekawe zadania są w okolicy do zrobienia. Mamy tutaj do odstrzelenia jakiegoś kolesia. Tutaj mamy... Dobra, i gdzie on jest? Na Aberdeen. W jaskini na Aberdeen. Okej. Te zadania z jaskiniami, tak jak do tej pory... O, właśnie zauważyłem, że się kursor myszy przesunął. Dobra, teraz już powinien być okej. Zauważyłem, że jaskinie na Aberdeen płatne są 25 tysięcy, bo to są zadania zlecane przez Hearthstone Dynamics, czyli w korporację, do której w sumie należy ta planeta, Hearthstone, oraz jej księżyce. Tutaj tak naprawdę w tym świecie każda planeta w tym układzie zajmowana jest przez inną korporację, także tutaj mamy giganta gazowego, Crusader się nazywa, i do niego należy korporacja, on należy do korporacji Crusader. Tak samo tu mamy planetę ArcCorp, która została sterraformowana przez ArcCorp, i tak samo jest z Mikrotechem. I tak jak czytałem opis w grze, to jest to Imperium ziemskie, terrańskie, które ma cesarza swoją drogą, jest to pierwszy system planetarny, gdzie to Imperium zgodziło się na coś takiego, żeby do korporacji należała cała planeta wraz z księżycami dookoła. Także fajna sprawa, fajny pomysł, bardzo mi się to podoba i wyobrażam sobie, że tak to będzie wyglądało w przyszłości, nie? I zauważyłem, że zadania z jaskiniami na Crusaderze są najlepiej płatne, ale i tak sobie weźmiemy, bo chciałem sobie zobaczyć to zadanie, znaczy chciałem wam pokazać, bo ja już je przeszedłem parę razy. Dobra, co tu mamy jeszcze, jakieś inne zadania? To zadanie wygląda na bardzo ładnie płatne, ale nie robiłem go wcześniej, przynajmniej nie kojarzę, żebym je wcześniej robił. I bo obawiam się, że może być dla mnie trochę trudne, bo jest bardzo wysoko płatne, nie? Dobra, 30 tysięcy, za co? Evict local occupants, illegal occupants, aha, ale dobra, ale to jest, i to jest w jaskini na Aberdeen. Okej, to nam pasuje, 30 tysięcy to jest dobra kwota. Polećmy sobie w takim razie na Aberdeen. Dobra. Na Aberdeen nie ma zbyt dużo tutaj niestety punktów, jak widzicie, do nawigacyjnych, więc nam najbliżej będzie podlecieć do Anderson. To jest, Anderson to jest taki punkt z kopalnią, może nie kopalnią, tam jest przetwórnia i taki punkt przeładunkowy, nie? Cała ta planeta Aberdeen, o właśnie, swoją drogą, na Aberdeen jest więzienie, to w którym siedzieliśmy w pierwszym odcinku w tej serii, o. Czemu nie chcesz lecieć? Kurczę, no dziadu jeden. Niestety to się często zdarza, że wciskam przycisk, że chcę gdzieś polecieć, ładuje się pasek i teraz muszę przytrzymać B, żeby statek ruszył, nie? Wciskam B, a to gaśnie, zamiast się uruchomić. No. Na Aberdeen jest więzienie, do którego się trafia, jeśli się za dużo punktów zbierze negatywnych. I to więzienie, ono jest, zobaczcie tutaj. Widzicie?
Clash Rehabilitation Facility. I jak się ucieknie z tego więzienia za pomocą podziemnych tuneli, będziemy musieli kiedyś w ramach któregoś odcinka przerobić to, to się nie wychodzi na powierzchnię niedaleko tego Bratton Flats and Aid Shelter. To jest takie schronisko, gdzie można sobie przeczekać. Ucieczka z więzienia w tej grze jest o tyle trudna, że musimy mieć wspólnika, który po nas przyleci. Bo tam, wiecie, po wyjściu na powierzchnię jest bardzo ciężko przeżyć. Po pierwsze, ta planeta jest bardzo gorąca. Ona jest taka trochę w stylu Wenus i jest na jej powierzchni 230 stopni. Także w zwykłym, standardowym kombinezonie bohater może przeżyć maksymalnie 15 minut, jak mnie pamięć nie myli. Więc po ucieczce z tego więzienia nie mamy dużo czasu na to, żeby znaleźć transport, nie? I możemy oczywiście ustawić sobie beacon, czyli możemy sobie wejść tutaj w zadania, możemy wejść tu w beacon i stworzyć nowy beacon, i jeśli mamy jakąś kasę, to możemy zapłacić innemu graczowi, żeby po nas przyleciał po prostu i nas zabrał. Oczywiście trzeba pamiętać, że cały czas wisi na nas ten... kurczę, no, lecisz. Okej, się zagadałem i przestałem myśleć, jak zwykle. Musimy wyjść poza atmosferę, bo tu jest bardzo gęsta atmosfera i w niej się bardzo ciężko lata, więc wychodzimy poza atmosferę, z 10 km powinno wystarczyć. I teraz jak będziemy lecieć sobie w ten sposób... O, patrzcie, jest takie przeciążenie, że bohaterowi aż się mroczki przed oczami robią. Trzeba uważać, jak się lata. Dobra, trochę teraz... Okej, teraz będzie dobrze. No, także jak uciekacie z więzienia, to trzeba mieć kogoś, kto po was przyleci, bo inaczej, inaczej zostaniecie tam i się ugotujecie po prostu na powierzchni tej planety. Okej, skoro sobie lecimy... ostrożnie. Dobra, to sobie pomyślałem, że przejrzymy sobie ekwipunek. Kurczę, nadal mi się ciężko patrzę tutaj na tą ramkę. 4 miliony tak po prostu zniknęły. Okej, zastanawiam się, czy zmienić kombinezon na jakiś cięższy, ale powiem szczerze, że z tym mi się bardzo dobrze ćwiczy. To jest standardowy Lynx, który mi się świetnie sprawdza, bo ładnie wygląda, szczerze mówiąc. Akurat mam taki styl rozgrywki, że niewiele obrażeń otrzymuję na co dzień, więc dosyć ostrożnie gram po prostu i jakoś sobie radzę. Jako hełm wcześniej używaliśmy hełmu, który się nazywa Dlaczego Nie? Muszę przyznać, że jest strasznie fajny, ale ostatnio zacząłem używać tego Obsydiana, bo on wygląda bardzo tajemniczo. Zobaczcie, jak fajnie wygląda bohater w tym. Moim zdaniem strasznie pasuje to do siebie, ten, bo to jest Odyssey. Czyli Odyssey to są takie... Ten hełm w wersji zwykłej, alfa, to jest standardowy hełm, który każdy gracz na dzień dobry dostaje na początku gry. Nie? A ja znalazłem wersję Obsydian, który ma nieprzeźroczysty wizor i moim zdaniem wygląda to 100 razy lepiej. Mi się taki bohater, w ten sposób ubrany bohater, kojarzy mi się z jakimś Boba Fettem czy innym najemnikiem takim, który samotnym wilkiem, który krąży od planety do planety i wykonuje różne dziwne zadania, których nikt inny nie chce się podjąć, nie? Tak przynajmniej mam takie odczucia. I moim zdaniem bez hełmu, z tą czapką na głowie, i zobaczcie, że to jest czapka z logo MISC, to jest korporacja, która produkuje statki w tej grze. Czyli taki fanboy jeszcze dodatkowo tej korporacji. Moim zdaniem świetnie to pasuje. Dobra, jak lecimy? Ile jest jeszcze? 200 kilometrów, dobra. Okej. Nic dziwnego, że to zadanie jest tyle płatne, bo tak strasznie długo trzeba lecieć do niego. 400 ile tam było? 300 km od najbliższego punktu, do którego można dotrzeć za tradycyjną metodą. I tak sobie lecąc, myślę sobie, patrzę na nasz prędkościomierz, mamy 1108 metrów na sekundę lecimy. Taka jest nasza prędkość obecnie. I tak sobie myślę, kurczę, czy nie dałoby się zrobić szybciej, byłoby fajnie. Po czym tak sobie stwierdziłem, kurczę, a ile to jest 1100 metrów na sekundę, nie? I wpisałem sobie w Google przelicznik jednostek i wychodzi na to, że to jest 4003 km na godzinę. 4003 km, to jest 3,5 macha, jak się nie mylę. Okej, to jest potężna prędkość. Oczywiście to nie jest największa prędkość, jaką da się osiągnąć. W kosmosie pewnie jeszcze szybciej da się lecieć. Ale to i tak robi wrażenie, nie? Zwłaszcza jak się jest w pobliżu atmosfery. Dobra, musimy zacząć zwalniać troszeczkę. Chociaż na tym księżycu jest bardzo gęsta atmosfera światła. I
i w związku z tym bardzo szybko się hamuje i bardzo powoli się rozpędza nasz statek. Dobra, radar. Radar. Radar nie działa. A, to wiele wyjaśnia. Dobra, ostrożnie. Na szczęście te zadania się powtarzają, także bez najmniejszego problemu wróciłem na Aberdeen i od razu znalazłem drugie zadanie identyczne jak to pierwsze, które wzięliśmy przed chwilą. Tak więc nie musiałem się nawet wysilać i jesteśmy na miejscu. Dobra, możemy wyskoczyć. No niestety, wiecie, gra jak się uruchamia, to się nawet pojawia taka notka od autorów, że jesteśmy świadomi tego, że gra jest w wersji alfa i że nie będziemy się pultać, jeżeli spowoduje się jakieś tam przez jakieś błędy coś nie będzie działało. Także wiecie, autorzy się zabezpieczyli. Okej, tu jest jaskinia, gdzie się ukrywają ci ludzie, których musimy stąd przepędzić. Przepędzić to znaczy uzupełnić ich niedobory ołowiu we krwi. I jaskinia jest bardzo duża, łatwo jest się tutaj zgubić. Jaskinie w tej grze są budowane z takich segmentów, nazwijmy to, z braku lepszego słowa. I w związku z tym wiele fragmentów tych jaskiń się powtarza. Okej, wreszcie to okropna... O, widzę cień. Cię? Dobra, chyba rozwalone. Tak, udało się. Podejrzewam, że przez YouTube... YouTube jeszcze bardzo mocno przy rekompresji, bo wiecie, po wysłaniu filmu YouTube jeszcze robi rekompresję po swojemu i ta rekompresja YouTube'a zazwyczaj mocno przyciemnia jeszcze obraz. Dodatkowo widzicie, tutaj się gliczuje ta mgła. Szkoda, że snajperki nie mam. A tutaj powinno być jeszcze dwóch. Jest, jeszcze jeden widzę. Dobra, i jeszcze jeden gdzieś tu chyba będzie. I czasem się chowają tutaj. Może bym sobie wstydu znowu nie przyniósł. Już tyle razy to zadanie zrobiłem i założę się, że zaraz mi ktoś w plecy strzeli, bo to zazwyczaj tak jest. O, widzę. Dobra, leżę. Okej. No i te zadania są dosyć proste, ale te jaskinie potrafią być bardzo skomplikowane. Jest na przykład zadania z jaskiniami na mikrotechu, czyli na tej najdalej oddalonej od Stanton, czyli od gwiazdy, wokół której krążymy, planety. Tam są zadania też z jaskiniami, tylko że tam trzeba w jaskini znaleźć zaginionego eksplorera, który tam poszedł samemu i zginął. I musimy jego trupa odnaleźć. I tamte jaskinie są generowane losowo i są strasznie poryte, jeśli chodzi o ich układ. A leży? Leży. I ja się tam, jeszcze nie udało mi się ani jednego zadania zrobić z tym odnalezieniem trupa. Za każdym razem zazwyczaj blokowałem się na czymś. To znaczy w tej grze potrafią być takie dziwne błędy, że postać gracza potrafi się zablokować między dwoma skałami, na przykład, wiecie, gdzie mamy szczelinę taką w kształcie litery V i się nie da wyjść, nie? I jedyne rozwiązanie to oczywiście relog. I tak dalej. Także no niestety tutaj jest jeszcze dużo do dokończenia, ale i tak jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak dużo rzeczy jest tutaj do roboty w tej grze i jak dużo można się bawić. W sobotę na przykład siedzieliśmy z piwniczakami i graliśmy sobie trochę po sieci i szukaliśmy rzeczy do kopania. I jeden robił za pilota, pozostali jeździli koparkami i szukali materiału do wydobycia. Oczywiście przez to, że teraz jest weekend, to w weekend to niestety gra działa dużo gorzej, bo wszyscy Europejczycy wtedy zagrywają się, także w tygodniu najlepiej się gra w tą grę, kiedy wszyscy pozostali nie mają na to za bardzo czasu. Dobra, tu zaraz będzie jeszcze jeden typek. O, to zadanie wyjątkowo często powtarzam, o jest, ponieważ ono jest świetnie płatne, jest relatywnie łatwe do wykonania. Jest moim zdaniem dużo prostsze niż na przykład to zadanie z bunkrem, gdzie jest to działko na dachu, które robiliśmy chyba w drugim odcinku z tej serii. Uwaga, o, tu jest bardzo niska grawitacja, więc jak się przeskakuje jakieś takie zwyry, to trzeba robić skok z dużo większej odległości. Dobra, i tutaj będzie pięciu kolesi. I do tego zadania bardzo przydaje się snajperka, bo
O kurczę, jeszcze trzech zostało. Bo wtedy dobrze. O, co jest? Już? Chyba znowu mnie rozłączyło, bo po przeładowaniu widzicie, amunicja nie wskakuje na miejsce. Dobra, teraz zaliczyło. Jakieś problemy z synchronizacją serwera są. Dobra, i jeszcze jeden gdzieś został. I to zadanie robię bardzo często, bo ono jest moim zdaniem przynajmniej dużo łatwiejsze od tego zadania z bunkrem. Patrzcie, jak się tam koleś jeszcze zatacza. I jest dużo szybsze i bardzo często ono wpada. No, jest jeszcze jeden. Nawet nie zauważył, że jego kolegów wszystkich odstrzeliłem. Okej, zadanie zaliczone. Teraz cała sztuka będzie w tym, żeby wyczołgać się z tego miejsca. Czasem, jak mi się chce... czekajcie, czy ja mam przy sobie... gdzie to jest? A, nie kupiłem. O, kurczę, szkoda. Bo można mieć flarę przy sobie i jak ma się flarę, to wtedy ona dodatkowo świeci, tak jak te fioletowe, które widzieliśmy na ścianach. I wtedy jest dużo jaśniej, no jest, ta flara jest dużo przyjemniejsza niż ta latarka, która tak sobie działa. Do tej pory miałem zgaszoną latarkę, żeby nie zdradzać swojej obecności tutaj, chociaż nie wiem, na ile sztuczna inteligencja w tej grze zwraca uwagę na tą latarkę, będę musiał kiedyś to sprawdzić jeszcze. Chociaż wydaje mi się, że zwraca uwagę, o widzicie, ale podobną flarę o podobnej mocy można przyczepić sobie do kombinezonu i wtedy dookoła wszystko jest rozświetlone wprawdzie na różowo, więc nie wygląda to jakoś cudnie, ale jest dużo czytelniej, dużo przyjemniej. Dobra, muszę stąd teraz się wyczołgać z tej jaskini i jak mi się to uda, o tak, jasne, jeszcze się potknąłem. Dobrze, że przeżyłem to potknięcie, bo jak sami widzieliście w poprzednich odcinkach, bohater potrafi się potknąć i umrzeć na miejscu. To jak się wyczołgam stąd, to pójdę, poszukam jakiegoś kolejnego ciekawego zadania do zrobienia. Jesteśmy na stacji kosmicznej na orbicie Harstona. Postanowiłem tutaj się zatrzymać, żeby zatankować, przeładować amunicję. Skorzystać z rozrywek. Ta stacja nazywała się Rest and Relax, czyli odpocznij i zrelaksuj się. I pomyślałem, że zajrzę sobie do sklepów, może zobaczymy, jakie ciekawe ciuchy są. Wiem, że to mogą być dla was nudy, ale to jest część gry. Częścią gry jest możliwość ubierania się, przekładania ciuszków, zdejmiemy sobie hełm. Co ja kliknąłem? Chciałem hełm zdjąć. Halo? O, mamy zdjęty hełm. No, możemy sobie rozejrzeć się. Tą twarz, jakby co, to jest jedna z najbardziej podstawowych twarzy, jaka jest w grze. Z tą różnicą, że ja sobie dosłownie dwa suwaki tylko przesuwam, więc za każdym razem, jak mi zresetują postać, to jestem w stanie ją bardzo szybko i łatwo odtworzyć przez pociągnięcie tych suwaków we właściwym kierunku. Dlaczego nie mogę tego kupić? Aha, dobra. Ej, bez takich. Dwa razy kupiłem przez przypadek. Dobra. Napijmy się. Jejku. A patrzcie, jeszcze zmrużył oczy. Patrzcie, robi minę, jaką trzeba, żeby się napić. Ale mi się podoba szczegółowość tej gry. Niestety przestał mi działać system, który szczytuje motion capture z kamerki, z webcamu, bo tak to jeszcze by kłapał dziobem, tak jak ja mówię. Co moim zdaniem w ogóle już jest niesamowite. Dobra, kupmy sobie jakieś ciuszki. Widzę, że tutaj mamy możliwość kupienia sobie koszulki. Crusadera. Crusader to jest korporacja produkująca statki tutaj. Tym tak samo jak MISC. Zresztą mam ich czapkę, widzicie? MISC. I tak samo RSC. A RSC to swoją drogą jest też producent gry. Robert Space Industries. Także możemy sobie tutaj przy okazji to zrobić. Cicho, kurczę. Cały czas musisz gadać, koleś. Zobaczmy, jakie oni tu mają małe czapki. Tą z czachą już mam, ale nie mam czapki RSI. Widzę, że tutaj jest to... Bo w każdym sklepie zawartość sklepów troszkę się różni. Jest ociupinkę inne. O, Drake Interplanetary też sobie wezmę, będę miał do kolekcji. Drogie nie są, więc wezmę. A co tam? Te z ćwiekami to tak szczerze mówiąc trochę mi się nie podoba. Te są takie zwyczajne, bez nadruków. Ta z czachą wydaje mi się strasznie pretensjonalna, więc też raczej nie za bardzo mój klimat. A to co to jest? Anvil Aerospace. O, to też jest producent statków. Dobra, weźmiemy sobie. Okej.
I jeśli chodzi o ciuszki w ogóle, to sobie zrobiłem taki strój, skompletowałem na przestrzeni licznych godzin, jakie spędziłem do tej pory przy tej grze. Jeśli wejdziemy sobie tu w Undersuit i sobie zdejmiemy kombinezon, to tak to wygląda. Czyli mamy na sobie spodnie robocze. Może cofnijmy jeszcze kamerę. Skórzana kurtka, koszulka MISC, producenta statków, tak jak czapka. Widzicie, jestem chodzącą reklamą tej firmy. Spodnie robocze, górnicze. Skórzana kurtka Invictus. Nawet nie wiem, gdzie ją kupiłem, ale podoba mi się bardzo. I jeszcze chciałem rękawiczki do tego wziąć, ale niestety rękawiczek... Chociaż nie, rękawiczki mogą tutaj być. Generalnie tutaj przyjechałem po to, żeby kupić części do statku, ale bardziej broń mnie interesuje niż... niż jako takie części, zwłaszcza, że na tych stacjach te sklepy Platinum Bay, te sklepy, one moim zdaniem są bardzo słabiutko wyposażone. Wybór tutaj jest nieduży, chociaż bywają tutaj przedmioty w tej sieci sklepów, których nie ma w innych sklepikach, więc warto też tutaj zaglądać, chociaż tak jak mówię, wybór jest słabiutki. I o, widzicie, na przykład mamy trzy dosłownie silniki do wyboru i widzę, że żaden nie spełnia moich standardów. Wulkan, dobra, tutaj mamy chłodnicę i też nic konkretnie by mi tutaj się nie przydało. Elektrownie, generatory w sensie zasilające, też nic ciekawego. Shield generator, o, ten jest całkiem, nie, ten nie jest, okej. Okay. Ten też nie... Szukamy coś, co jest w rozmiarze 1 albo 2, bo takie mam statki aktualnie, i grade 1. 1 albo A, bo oni tutaj to stosują wymiennie. I widzę, że też nic ciekawego nie ma. No dobra, idę szukać w takim razie sklepu z bronią do statków, a jak nie znajdę, to pójdziemy jeszcze do działu cargo, bo tam chciałem kupić sobie rękawiczki. Tam jest bar, okej. Okay. A tu jest food court, okej, okay, to też nie ma. Okej, okay, tu mamy Cargo Services. Swoją drogą tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, gdyby można było tutaj zlecać handel. Czyli na przykład mam w rafinerii, która jest tutaj w Ark L1, mam na przykład ileś ton jakiegoś urobku, to tutaj w Cargo mógłbym móc, żeby mógł skorzystać z tego ekranu i zlecić transport i sprzedaż tego na przykład jakiemuś innemu graczowi, czy coś w tym stylu. O, dobra, są rękawiczki. Możemy sobie je przymierzyć, to jest fajna sprawa, zobaczcie. Musimy tylko obrócić sobie postać i możemy zobaczyć, jak one wyglądają. Całkiem ciałkiem sobie je wezmę. Bye. Tak, kup. Wydaje mi się, że fajnie by było w tej grze, gdyby więcej lokacji było... inaczej, więcej parkingów dla statków było w strefie hermetycznej, bo niestety nie mogę biegać w ten sposób przez cały czas. Bardzo, na przykład ta stacja kosmiczna, na której teraz jesteśmy, jest tak skonstruowana, że jeśli chcę się dostać do statku, to niestety będę musiał wyjść w przestrzeń kosmiczną, więc muszę się ubrać w kombinezon. A moim zdaniem fajnie by było, gdybym mógł cały czas tak w ten sposób chodzić, bo ja uważam swoją postać za takiego trochę górnika, trochę handlarza, trochę przemytnika, trochę najemnika, wiecie, takie wszystko po trochu. Jeśli to miałby być system RPGowy, to bym go nazwał Łotrzykiem. I wydaje mi się, że to byłoby takie najbardziej trafne. I dlatego też ta wszechstronność sprawia, że bardzo charakterystycznie taka postać może wyglądać. Ja wiem, że to wydaje się straszną głupotą, takie przejmowanie się na przykład jak nasza postać wygląda, ale moim zdaniem ma to swój niepowtarzalny klimat, który dopełnia ten świat i sprawia, że staje się on o ciupinkę bardziej realistyczny, nie? I ciekawszy. Także moim zdaniem to jest duży plus tej gry. I dlatego ona też mnie właśnie tak wciąga. Dobra, tu mamy te kaski, ale one wszystkie strasznie brzydkie są, chociaż muszę przyznać, że to dziwne coś wygląda dosyć śmiesznie. Dobra, okej, okay. Wygląda na to, że tutaj już nie ma nic, co by mnie szczególnie interesowało. Dobra, to już wiem, co to było. Dobra, idę zająć się jakimiś... A, już wiem, miałem kupić sobie końcówki jeszcze do Omnitoola, bo tutaj Omnitool może pełnić trzy funkcje.
attachment. Możemy mieć omnitool, który służy do kopania rudy. Mamy przecinak, który w tej chwili jest bez znaczenia, bez zastosowania, ale w przyszłości na przykład jak będziemy przeglądać wraki statków, to będziemy mogli sobie na przykład drzwi przeciąć, żeby dało się wejść do środka. I tutaj mamy coś takiego jak tractor beam, czyli to jest taki gravity gun, który jest bardzo praktyczny. Kupię sobie od razu 5, żeby mieć zapas, bo aktualnie mam tylko jeden. I w ten sposób, tu w tej grze zdarza się, że jak mamy wyjętą broń i zginiemy, to wtedy tracimy przedmiot, nie? Więc chcę mieć rezerwę, żeby uniknąć tego w przyszłości. Jakby co, jestem w trakcie wykonywania zadania, gdzie mam zestrzelić myśliwiec przeciwnika, zlecone przez Gildię Łowców Nagród. Wziąłem sobie zadanie stąd i z zakładki Bounty Hunter, widzicie, mamy tutaj certyfikat do przyjęcia i musimy odstrzelić podejrzanego i znacznik, gdzie znajduje się podejrzany, doprowadził mnie na Grim Hex. Ta gra nigdy nie przestanie mnie zadziwiać swoimi błędami, po prostu to jest tak czasem, taka kpina momentami. I najgorsze jest to, że ja teraz muszę z tego zadania zrezygnować. Kurczę, zaskoczyłem i nogi sobie rozwaliłem oczywiście. I nie mam żadnych medykamentów. Jak to nie mam medykamentów? Pewnie zapomniałem wrzucić do plecaka po tym, jak się przebierałem. O, właśnie, trzeba czasem coś takiego zrobić. Za każdym razem, gdy zdejmuję kombinezon, muszę to od nowa wszystko przeklikać. Trochę głupio. Tak lepiej, jak sobie dołożyłem, nie? No, w każdym razie ewidentny jest to bug i najgorsze jest to, że jak ja teraz zrezygnuję z tego zadania, to stracę reputację w gildii. Więc... nie tutaj chciałem, kurczę. Chociaż tutaj... Nie, tutaj nie. Dobra. Chciałem do drugiego sklepiku, gdzie sprzedają broń i amunicję. On jest tutaj za tymi drzwiami, bo muszę sobie kupić jeszcze parę przedmiotów takich typu... Nie mam granatów, nie mam tych lar świecących, także to by mi się wszystko przydało. I tutaj można to kupić. A, dobra. I byśmy zajrzeli po prostu do terminala. No i także trochę głupio z tym, że... Czekajcie, weapons, attachment, tak? I tutaj byśmy chcieli frag grenade, o ile w ogóle jest coś takiego tutaj w ofercie, chyba nie. Nie w każdym sklepie to jest niestety z bronią, także trochę głupio. No trudno się mówi. O, co to? O, jaki fajny. Sześciostrzałowy, więc... Musi mieć niezłego kopa, bo w tej grze generalnie im mniej coś ma strzałów może oddać, tym większego kopa ma. A, jest, są granaty. Okej, dobra, tego szukałem. Weźmy sobie ich z 10. Drogie nie są, więc będzie zapas na jakiś czas. I flary też chcę sobie kupić. Wezmę ich z 10. Dobra, będę miał zapas. No i teraz zobaczcie, przez to zadanie, którego nie mogę wykonać, jedyne co mogę zrobić, to wchodzę sobie tutaj w Accepted, nie? I klikam Abandon. I teraz tutaj w Delphi to jest system reputacji, widzicie, i tutaj mam tu reputację i ona mi spada przez to, że ten, ona i tak rośnie strasznie powoli, trzeba tych zadań narobić się dużo. I zobaczcie, w Bounty Hunter system już Junior Gold Guild Member, zrobię jedno zadanie i przeskoczę na po prostu członka. Nie wiem, co daje to, ale podejrzewam, że im wyższa ranga w danej organizacji, tym lepsze zadania dostaję i lepiej płatne te zadania będą. Zobaczymy jeszcze. Generalnie ciągle tym chłopakom z North Rock kopię tyłek. Albo nie kopię tyłek, tylko zrobiłem na nich kilka zadań, które musiałem porzucić, gra mi się wyłączyła, serwer się rozłączył i tak dalej. I mam u nich bardzo negatywną reputację niestety. Von to jest jakiś koleś z organizacji przestępczej i generalnie od niego nie biorę żadnych zadań, bo wszystkie zadania wskakują tutaj w personal. O, widzicie? I to są zadania, które zazwyczaj podnoszą status crime rate, crime stat. A mnie ten wysoki crime stat strasznie irytuje, bo pozbyć się tego jest strasznie ciężko. Chociaż, to jest rzecz, którą warto pamiętać, bardzo się opłaca robić zadania, które są z tej zakładki tutaj, ponieważ to są często te same zadania, czyli na przykład jak wejdziemy sobie tutaj w Mercenary, widzicie, tutaj mamy nieautoryzowane podsłuchy,
I tutaj, w ramach tego zadania, te posłuchy musimy zniszczyć, usunąć. One kosztują, to za to zadanie dostaniemy 220 tysięcy, a niemal identyczne zadanie jest nielegalne od gangsterów i za nie dostaniemy 32 tysiące, jak mnie pamięć mieje, czyli jest dużo bardziej opłacalne, ale jak je wykonamy, to wtedy rośnie nam crime stat. Więc trzeba być pewnym, że chcemy to zadanie, bo potem będzie trzeba odpokutować, że tak powiem to. Dobra, będę kończyć na tym dzisiejszy odcinek. Liczyłem na to, że uda mi się zrobić kilka zadań więcej, ale niestety nic ciekawego nie udało mi się odłowić. Niedawno miałem reset postaci, więc mi się ten cały system reputacji zresetował i będę musiał odrobić wszystkie te straty, żeby znowu do ciekawszych zadań dotrzeć. Dobra, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za waszą uwagę. Pamiętajcie, łapka w górę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć!